Od samego początku okupacji dowództwo sił konspiracyjnych przygotowywało ogólnonarodowe powstanie. W 1943 roku konferencja w Teheranie i decyzja o utworzeniu Zachodniego Frontu przekreśliły te nadzieje. Zgodnie z ustaleniami przywódców wielkich mocarstw, Polska znalazła się w strefie wpływów Rosji Sowieckiej. Armia Krajowa, prowadząc walkę z okupantem, stawała się coraz bardziej osamotniona. Dodatkowo zbliżanie się od wschodu Sowietów, którzy we wrześniu 1939 razem z Niemcami zajęli Polskę, nie wróżyło nic dobrego. W tej sytuacji Komenda Główna AK opracowała nowy plan działania, wzmożoną akcję dywersyjną Kryptonim – Burza. Cel wojskowy akcji Burza zakładał nieustanne nękanie cofających się wojsk niemieckich przy jednoczesnej silnej dywersji, w szczególności na liniach komunikacyjnych. Działania zbrojne miały rozpocząć się w momencie odwrotu Niemców i kończyły się z chwilą nadejścia Rosjan. Cel polityczny zakładał utworzenie na obszarach wyzwolonych przez AK administracji podległej rządowi londyńskiemu. Wobec wkraczających wojsk sowieckich Polacy mieli występować w roli gospodarza. Okręg krakowski AK, jeden z najważniejszych w okupowanym kraju, składał się z 8 inspektoratów: krakowskiego, tarnowskiego, miechowskiego, nowosądeckiego oraz spodokręgu rzeszowskiego z inspektoratami Rzeszów, Tarnobrzeg, Przemyśl i Jasło. W 1944 roku okręg krakowski liczył około 90 tysięcy żołnierzy. Komendantem okręgu był doświadczony oficer pułkownik Józef Spychalski, luty. W marcu 1944 w kamienicy przy ulicy Dietla 32 Niemcy zatrzymali komendanta wraz z kilkoma oficerami sztabu. W ręce wroga wpadły ważne dokumenty krakowskiego okręgu. Po aresztowaniu lutego podjęto decyzję o jego odbiciu. Pod pretekstem spotkania z przedstawicielem Komendy Głównej AK, pułkownik, pilnowany przez gestapo, miał zostać przywieziony na umówione miejsce. Jednym z żołnierzy rzeszowskiego Kedywu, którzy mieli uwolnić lutego, był Stanisław Kostka-Dąbrowa. Niemcy liczyli na tą szansę uzyskania kontaktu i możliwości rozmowy z Komendą Główną Armii Krajowej, porozumienia się, więc bardzo im na tym zależało. A nam z kolei bardzo na tym zależało, żeby się luty znalazł poza murami więzienia. Do spotkania lutego z rzekomym wysłannikiem Komendy Głównej miało dojść u zbiegu ulicy Lubicz z Botaniczną. Najzupełniejszym zbiegiem okoliczności pojawił się patrol żandarmów niemieckich, który chciał zatrzymać kolegów z tego, jednego z tych patroli. Trudno mówić o tym, że doszło do strzelaniny, bo prawda, po prostu nasi pierwsi wystrzelili. Ci Niemcy padli. Dokładnie na narożniku ulicy Botanicznej Lubicz. Pod tym murem następnego dnia Niemcy w odwet za zabicie tych dwóch policjantów niemieckich zamordowali 40 więźniów przywiezionych z Montelupi. Represje okupanta nie powstrzymały działalności Armii Krajowej, która w okręgu krakowskim miała już wiele osiągnięć na swoim koncie. Jednym z ważniejszych sukcesów było zdobycie fragmentów niemieckiej Wunderwaffe, pocisków V2,
których próby Niemcy przeprowadzali na poligonie w Bliźnie. Od samego początku, kiedy Niemcy zaczęli budować te wyrzutnie, to myśmy już wysyłali raporty, że coś się dzieje, prawda? Bo takie i takie budowle ziemne powstają na terenie Pustkowa. Pociski rakietowe V-2 miały posłużyć do bombardowania Londynu. Te wiadomości o tej Wunderwaffe to się rozeszły między naszymi jachowcami. Oni wszyscy byli nastawieni wzrokiem i słuchem, co będzie dalej, bo myśmy powiedzieli, że to są rzeczy ważne i żeby o tym meldować. Wszystkie placówki w pewnym momencie dookoła tego poligonu to były zaangażowane. Po wojnie Mieczysław Wałęga, zagrożony aresztowaniem, musiał uciekać z zajętej przez komunistów Polski. Londyn stał się jego nowym domem. W 1941 roku po raz pierwszy z Anglii wysłano samolot z pomocą dla żołnierzy polskiego podziemia. W okresie poprzedzającym akcję burza placówki AK coraz częściej przyjmowały zrzuty, dokonywane również przez samoloty z polskimi załogami. Pomoc ta była jednak kroplą w morzu potrzeb. Przygotowywane były furmanki, które tam przyjeżdżały, prawda, i przychodzili ci ludzie i czekało się. Czekało się, czy, że powiem, będą te przerzuty, czy nie, ale jak długo nie było tego wyraźnego, że ja powiem, sygnału z BBC nadawanego, prawda, no to znaczy, że zrzutu nie będzie. W tych komunikatach zawsze była teraz komunikat specjalny, szereg leciał tych liczb, prawda, a teraz chwila muzyki polskiej, no i szły jakieś tam pioseneczki. Jeśli zgadzała się liczba, ten kryptonim powiedzmy, zrzutowiska i melodia, to był sygnał, że tej nocy ma być zrzut. W czasie oczekiwania na zrzut trzeba było przetrwać dosłownie w pogotowiu bojowym, a potem, no jak już usłyszeliśmy ten warkot samolotów, to byliśmy szczęśliwi. Po inny głos niż samoloty niemieckie, które się ciągle słyszały wtedy. Te miały 4 silniki i dlatego to było takie nie warto, ale buczenie takie. I wtedy się zapala strzałę taką, to znaczy było w formie strzały zrobione z żołnierze z lampkami elektrycznymi w ręku. No i ten samolot naleciał na tą strzałę, prawda, i zaczął wywalać, prawda, to wszystko z siebie. I trzeba było to zbierać, te 4 tony, no to było trochę do zbierania, nie? Jednym z pilotów samodzielnej polskiej eskadry do zadań specjalnych, latającej z Brindisi we Włoszech, był Antoni Tomiczek. Ja miałem lecieć na taką placówkę Lewkonia, to jest no, w Kieleckim. No, ale pogoda była fatalna pogoda. W Słowacji, w Koszycach, bo już tam byłem dosyć nisko, artyleria zaczęła mnie troszkę obkładać, no ale szczęśliwie wymknąłem się. Natomiast w rejonie Nowego Targu to spotkamy samolot, ale też jeszcze szedłem w chmurach, jeszcze były chmury. On się wznosił do góry, a ja szedłem na dół. To my się minęli bardzo blisko. Strzelcy nie zdążyli nawet zareagować, bo to w takich rzadkich były chmury. No to tutaj tyle lat temu z tej strony nadlatywałem. Z tej strony nadlatywałem, bo tu właśnie pod szczyt. Na dole zaświecili. Jak zaświecili my, no to
nalot zrobiłem tu właśnie tak od dołu pod tą górkę. No i 4 razy, 12 minut te naloty trwały. No i wyrzucili te paczki, wyrzucili. To jest tak, śnieg tak jak dzisiaj. To widziałem, że rogatywkami, bo księżyc świecił prawie, że był taki tak zwany full moon, że rzucali czapkami do góry. To ja tak jeszcze niżej przypikowałem ostatni raz i takim Amerykanem tak wyciągłem, pokiwałem skrzydłami i zwrot do bazy. W lipcu 1944 ruszyła ze wschodu sowiecka ofensywa. Wojska białoruskiego i ukraińskiego frontu, posuwając się na zachód, oczyszczały z hitlerowców kolejne tereny Polski. Szli jak w masło. W połowie lipca, już w drugiej połowie lipca, byli już nad Sanem Sowieci. Przekroczyli San. Już czuć było, że nachodzi wiosna, że nadchodzi wiosna, nadchodzi wyzwolenie. Z tym, że jeszcze się nie wczuwaliśmy się w sytuację, że to będą Rosjanie. Po prostu za wielki, za długi okres było tego cierpienia, tego napięcia naszego, żebyśmy od razu przeszli do jeszcze gorszego. Na wieść o sowieckiej ofensywie w Okręgu Krakowskim nastąpiła koncentracja oddziałów. Formowane są dywizje i pułki AK. W lipcu 1944 roku major Klamra zarządził koncentrację. Adam Lazarowicz Klamra, komendant obwodu Dębica. W Leśniczówce na Berdechu zgromadziło się kilkuset żołnierzy. Nie dla wszystkich wystarczyło broni. Ja w tym czasie miałem pistolet, który jeszcze pamiętał chyba I wojnę światową. I miałem karabin typu Mauser. Natomiast niezależnie od tego jeszcze miałem granaty. Kontaktowaliśmy się ze Sowietami wtedy, dlatego że coraz trzeba to byli spadochroniarze sowieccy, którzy się zjawiali i się szukali kontaktu z nami. Myśmy całe, że ja powiem, informacje o Niemcach, to im, myśmy im dawali, prawda. Jeden z naszych oddziałów zasadce zabił kilku oficerów niemieckich, gdzie oficerowie ci mieli dokumenty dotyczące plany odcinka frontu. I te dokumenty zostały Sowietom przekazane. I Klamra drogą radiową otrzymał zapewnienie, że za te przekazane dokumenty otrzyma wysokie odznaczenie sowieckie. To nie przeszkadzało tu, prawda? Później został stracony. Adam Lazarowicz zamordowany w więzieniu mokotowskim w 1951 roku. Przyczepił się do mnie starszy pan, pułkownik, koło 60 i zaczyna ze mną dyskusję, takim troszkę łamaną polszczyzną i mówi: rebeata kochany, druh, akowiec, pamiętaj, że ja jestem żołnierz, ale ja jestem wierzący, na dowód odpruwa z kołnierza szynelu swojego szkaplerz i mówi, że bo ty mi musisz wierzyć, a o co chodzi? Za nami idzie NKWD. Pamiętajcie, wszystko co macie, tak i te pepesze musicie schować. My idziemy, my nie wiemy, czy wrócimy, ale NKWD zostanie. Te wiadomości tragiczne przychodziły do nas, że oddziały AK są likwidowane,
dowódcy aresztowani, wywożeni, prawda? Tak przychodziło. I u nas były rozkazy, lepsza konspiracja, lepiej konspirować. Drugiego sierpnia 1944 roku wojska sowieckie wkroczyły do Rzeszowa. Armii Krajowej ujawniony pełno na ulicach, żołnierze chodzą z obrzepaskami, z bronią. Ta cała władza taka wojskowa polska jest w Rzeszowie wtedy. Oczywiście kontaktuję się z tymi dowódcami sowieckimi, wszystko jest w jak najlepszym porządku, wygląda, że będzie to współpraca. Dobra, no ale czuć ten jakiś nastrój taki dosyć dziwny, prawda? Czy tak będzie dalej, czy nie. No i wiem, że chyba na drugi dzień później, ja też chodziłem z tą opaską, prawda, WP, prawda, na tym. Spotykam nagle Pługa, czyli Cieplińskiego. Łukasz Ciepliński, Pług, zamordowany w 1951. On się na mnie patrzy z pewną dezaprobatą i mówi: Mariusz, w tej chwili niech pan zdejmie tę opaskę. Prawda? I proszę pójść, ja powiem, na swoją tą melinę i czekać, prawda, na dalsze rozkazy. I wtedy nagle zrozumiałem, prawda, że konspiracja trwa nadal. W sierpniu 1944 roku obwód Dębica znalazł się na linii frontu. Oddziały Armii Krajowej stacjonujące w lesie na Polanie Kałużówka prowadzą nieprzerwanie akcje dywersyjne. Działania te poważnie utrudniają Niemcom poruszanie się w przyfrontowym terenie. Ten las, w którym myśmy rezydowali, został ze wszystkich stron otoczony. Jednym torem znaleźliśmy się w kotle. Niemiecka artyleria, która spenetrowała, która ustaliła, w którym miejscu się znajdujemy, wszczęła dosyć silny ostrzał. Początkowo założenia były takie, że mieliśmy się przebić przez ten front na stronę rosyjską. Ale dowództwo nasze już wiedziało o tym, jak ustosunkowują się Sowieci do AK-owców. Taka zapadła decyzja, że będziemy usiłowali wydostać się z tego lasu, ale już nie na stronę sowiecką. W Krakowie na Niemców trach nastąpił popłoch, błyskawiczna ewakuacja urzędów, cywilnej ludności, w tym także Volksdeutschów, no tu się roiło od Niemców. Napływały tutaj takie grupy wojskowe z rozbitych oddziałów na froncie wschodnim. Ta panika trwała do końca lipca. Zresztą w tym czasie utworzył się przyczółek baranowski. Wyglądało na to, że Sowieci pójdą na Kraków i że zajmą Kraków, że bardzo łatwo zajmą Kraków. Wokół Krakowa uaktywniły się oddziały partyzanckie. Na północ od Krakowa, w Inspektoracie Miechowskim, pod koniec lipca 1944 roku utworzono Rzeczpospolitą Kazimiersko-Proszowicką. Uwolniony od Niemców teren Republiki Partyzanckiej obejmował około 1000 km². Uczestniczące w akcji Burza jednostki 106 Dywizji Piechoty liczyły łącznie ponad 1400 żołnierzy. Dowództwo sprawował podpułkownik Bolesław Nieczuja-Ostrowski, 1000. Po wojnie skazany na karę śmierci.
Na południe od Krakowa działały liczne jednostki AK wchodzące w skład Grupy Operacyjnej Kraków. W okolicy Raciechowic operował batalion Kamiennik, złożony z oddziałów partyzanckiego obwodu Murawa. Ryś, kaletka. Zielonka. Od żółwia. Świerka. Od żółwia, no. Świerka od żółwia. Od KO, od prąda, od śmiałego. Tu by trzeba było to jakoś za pierwszy raz. Po aresztowaniu mojego brata Zdzisława, który został rozstrzelany później na Botanicznej, musiałem zniknąć z Krakowa naturalnie, bo byłem poszukiwany przez gestapo. I w siódemkę przyszliśmy tutaj mniej więcej 12 maja. Dostaliśmy się w ten rejon. To, że tutaj powstało zgrupowanie kilku oddziałów na Łysinie i Kamienniku, wynikło poprzez tego, że jak gdyby zbliżała się akcja burza, prawda? Tutaj gdzieś się Niemcy zbliżali i wobec tego była ta możliwość, że akcja burza i nasz teren obejmie. Stąd to zgrupowanie, które liczyło około 700 ludzi. Życie było dosyć trudne i bardzo skromne. Nie było bydła, nie było łazienek, naturalnie woda w strumyczku, jedzenie w kotle, kasza, kapusta, ziemniaki, sera nie brakowało, marmolady niemieckiej, kawy czarnej, zbożowej. Spaliśmy w stodole na słomie, nie rozbierając się, bo w razie alarmu, żeby być gotowym do akcji. Panikę w Krakowie wzmogła wiadomość o wybuchu Powstania Warszawskiego. Niemcy 5 sierpnia uderzyli na Rzeczpospolitą, tą kazimiersko-proszowicką 106 Dywizji Piechoty. Zresztą dostali baty tam. Baty dostali, ale ta Rzeczpospolita i tak przestała istnieć. No bo przecież partyzanci nie mieli zaopatrzenia takiego jak należy. Amunicję, nie mieli takiego uzbrojenia, jak należy. Tuż nad głową liście spadały, bo oni pruli z karabinów maszynowych. Oni szli tyralierą i podeszli bardzo blisko, ale napotkali bardzo duży opór z naszej strony. Następnym pociągnięciem to była ta Czarna Niedziela, słynna. Dlatego słynna, że została, źle się zapisała w pamięci krakowian. 6 sierpnia 1944 Niemcy przeprowadzili w Krakowie olbrzymią łapankę. Zatrzymano przeszło 8 tysięcy osób. Większość przewieziono do obozu w Płaszowie. Na drugi czy na trzeci dzień w obozie przez głośniki Niemcy ogłosili, że ludzie, którzy mają przy sobie broń, mają się zgłaszać. Oczywiście brzmi to zupełnie paradoksalnie. To nie był paradoks. Oni między innymi wygarnęli funkcjonariuszy kryminalpolizei po cywilnemu. Tam nie było mowy o żadnym legitymowaniu się, tłumaczeniu, prawda, czy puszczaniu. Taki jeden z drugim żołdak wiedział, że jak zobaczy mężczyznę po cywilnemu, to ma go złapać, wpakować na samochód i odwieźć całą gromadą do Płaszowa. Kilka dni po Czarnej Niedzieli, 11 sierpnia 1944 roku, w budynku przy ulicy Świętego Marka gestapo aresztowało generała Stanisława Roztworowskiego Odrę, który miał dowodzić siłami okręgów krakowskiego, śląskiego i kieleckiego. Podobno któryś z gestapowców w jakiś bezczelny sposób zachował się w stosunku do generała Odry. A generał Odra, w momencie, gdy go obrażono, doskoczył do biurka, złapał ciężki przedmiot, no i rąbnął w tego gestapowca. Wpadli inni, nim zdążył ktoś po prostu tą rozszalałą zgraję opanować, no to Odra już nie żył, już go gdzieś zakopali na śmierć.
Zaniechanie przez armię sowiecką dalszego marszu na wschód umożliwia Niemcom przeprowadzenie pacyfikacji na terenach opanowanych przez partyzantów. Oddziały AK po raz kolejny stają do walki z przeważającymi liczebnie dobrze uzbrojonymi hitlerowcami. We wrześniu Niemcy uderzają na oddziały partyzanckie batalionu Kamiennik. Dzięki tej łączności, jaką tu mieliśmy, rzeczywiście można było akcję przeprowadzić sprawnie. W lipcu dostaliśmy radiostacje zrzutowe. To były radiostacje, już nie pomnę wtedy, chyba amerykańskie czy angielskie, przewidziane wtedy do tej akcji desantowej w Normandii. One na tych plażach normandzkich były znakomite, bo tam, prawda, zasięg miały, o ile pamiętam, 80 km. Natomiast w naszym terenie one się troszkę mniej sprawdzały, bo teren tutaj taki właśnie powodował to, że czasami były zaniki łączności. W momencie, kiedy się akcja zaczęła, to Bóg, który był tam wtedy przy oddziale Pościg, miał możliwość poinformowania bezpośrednio dowódcy obwodu o tym, jak akcja się rozpoczyna. W związku z tym z kolei myśmy mieli szansę przygotować oddziały, które tutaj kwaterowały na Kamienniku, do ataku. W czasie tej akcji, gdzieś po godzinie już zaczęli meldować żołnierze, że brak amunicji. Bo żołnierz melduje o braku amunicji, jak wystrzela połowę. A myśmy nie mieli wiele. Ja miałem do scena, proszę pana, 4 magazynki po 30 sztuk. I miałem pistolet Waltera. Całe uzbrojenie. Wytyczne dowódcy AK generała Leopolda Okulickiego. Pracę nastawić na wypadek gorszy dla nas. To jest tak, by mogła trwać długo i przetrwać ewentualną okupację sowiecką. Walkę z Niemcami ograniczyć do dywersji i obrony ludności polskiej. Mieć w ręku lotne, małe, ale dobrze uzbrojone oddziały. Rosjanie zwiększali swoje oddziały. Część było przerzucane przez front, przechodziło. Część było z obozów, które tam gdzieś też Rosjanie w tym kierunku uciekali od Niemców. A część była zrzucana nocą na nasze tereny. Myśmy dokładnie wiedzieli, mieli Rosjanie rozeznać wszystkie nasze siły organizacyjne na tym terenie nowotarskim. Niech mi dzisiaj ktoś nie opowiada, że to była przyjaźń między naszymi oddziałami. Mówili do mnie, pan, ty za dużo mówisz. Bo ja mówiłem, wyście zamordowali naszych oficerów w Katyniu. Oni mówią, nie, to Germańcy. Ja mówię, Germańcy to mordują naszych w Oświęcimiu. Oni mówią, pan, ty za dużo mówisz. Jak przyjdzie Armia Czerwona, to twoi soldaty pójdą do generała Berlinga, a ty pójdziesz pod Stienku. 18 stycznia 1945 roku wojska sowieckie zajęły Kraków. Komendant okręgu Kraków do dowództwa AK. Armia sowiecka, wkraczając na nasze tereny, pije, rabuje i kradnie. Z powiatu miechowskiego donoszą o rozstrzeliwaniu członków AK. Podpisano Kruk II. Przemysław Nakoniecznikow, Kruk II, ostatni komendant AK Okręgu Krakowskiego, aresztowany, więziony w łagrach sowieckich. To był już 26 stycznia. Zeszliśmy z tych naszych Melin do Łomska. W Łomsku nie było jeszcze Sowietów. Po odprawie, który wrócił nasz dowódca, to znaczy Pazur, powiedział, że Borowy już rozwiązuje swoje oddziały i mówi, że on nas nie rozwiąże, bo wie, co się dzieje, że są aresztowania, że w tej chwili przychodzi już sowietyzacja. No z jednej strony radość, że wojna się skończyła, a z drugiej strony, co nas czeka? Co nas czeka? To znaczy, co, jak skończymy to samo nasze wojowanie? Komendant Okręgu Kraków do obwodów. Rozkaz likwidacji AK. Polecam przyspieszyć likwidację i zamelinowanie ludzi i sprzętu. Ludzi spalonych przerzucić na inne tereny. Zwolnionym żołnierzom wytłumaczyć konieczność dyktowaną względami politycznymi i dobrem państwa. Każdy powinien czuć się nadal żołnierzem, Polakiem, mającym stawić się na wezwanie. Przysięga obowiązuje nadal. Podpisano Kruk II, ostatni komendant AK Okręgu Krakowskiego.